Jest to swoiste stanięcie wobec Boga, stanięcie, wręcz przysięgnięcie, przywołanie Boga na świadka, że wszystko, co powie, to jest w Jego obliczu. To jest niezwykle doniosła chwila, ale również to małżeństwo zawieramy wobec świadków, których wybraliśmy sobie, wobec rodziny, wobec przyjaciół. I cała ta podniosła atmosfera, uroczysta, święta, ma też dawać też poczucie, że dokonuje się coś wielkiego, bo rzeczywiście dokonuje się coś wielkiego. A więc, gdy spełnili wszystkie formalności, spełnili wszystkie warunki konieczne, stają w kościele ze świadkami, by zawrzeć sakramentalne małżeństwo. Czyli udzielić sobie ślubu. To jest bardzo ważna rzecz, że kapłan nie udziela ślubu, tylko oni sobie udzielają ślubu. Niektórzy kapłani tak z rozpędu mówią, o tym udzielałem ślubu. Nie. On pobłogosławił to małżeństwo. On był świadkiem ich ślubu, urzędowym z ramienia Kościoła. Ale jest to niezwykle ważne i piękne, że ten sakrament, szafarzami tego sakramentu są sami narzeczeni. Wypowiadając słowa przysięgi, stają się małżonkami. Zanim wypowiedzą słowa roty przysięgi, czyli to znane nam wszystkim, ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość, muszą odpowiedzieć na trzy pytania. To jest taki ostatni egzamin. Właśnie w tej uroczystej atmosferze, przy świadkach, mają potwierdzić, że w tym kościele znaleźli się nie przez przypadek, że oni akceptują to, co tutaj się dzieje w całej rozciągłości. To nie ma być tak, że, nie wiem, babcia chciała i młodzi się pobrali w kościele, bo albo ładnie, bo świece, bo organy, bo coś tam. Nie? Tu mamy ten ostatni egzamin. To pytanie potwierdza jeszcze, ma potwierdzić tą szczerość przyjścia właśnie do Kościoła katolickiego, właśnie tu, żeby w tym świętym miejscu wobec Boga zawrzeć sakramentalne małżeństwo. I są trzy pytania. Trzecie jest pytanie o potomstwo. I tak dla porządku trzeba powiedzieć, że czasami wolno od tego trzeciego pytania odstąpić. Na przykład wtedy, kiedy małżonkowie w podeszłym wieku już po prostu wiadomo, że nie będą mieli dzieci. Więc pytanie, czy przyjmiecie potomstwo, jest pytaniem nawet troszeczkę niedyskretnym, bym powiedział, trochę takim niezręcznym, prawda? I Kościół w takich wypadkach odstępuje od tego trzeciego pytania. Prześledźmy te kolejne pytania. Pierwsze. Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Związek małżeński tu w Kościele katolickim. I muszą odpowiedzieć, chcemy. Jeżeli nie odpowiedzieliby tak, nie mogą przystąpić do zawarcia małżeństwa przez wypowiedzenie słów przysięgi. Dalej, czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? I znowu muszą powiedzieć, chcemy. I trzecie pytanie, czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, jakim was Bóg obdarzy? I znowu chcemy jest warunkiem koniecznym do tego, by mogli podejść do wypowiedzenia słów przysięgi małżeńskiej. A więc te pytania mają potwierdzać ich wolność wyboru, ich nastawienie na małżeństwo. No, takie powinno być nastawienie, jakie Kościół katolicki nam przekazuje, jakie panuje w Kościele katolickim. I dopiero później, po wypowiedzeniu tych trzech odpowiedzi na te trzy pytania, twierdzącej odpowiedzi na te trzy pytania, jak we wszystkich bardzo uroczystych momentach w Kościele, jest hymn do Ducha Świętego, wzywający wsparcia Ducha Świętego, by to wszystko, co się dokona, było rzeczywiście święte i w odpowiedniej atmosferze i wsparte łaską. I najpierw narzeczony, potem narzeczona wypowiadają analogiczne słowa, nie te same, bo tam powinno być imię, tak? I co ja powiedziałem 42 lata temu swojej żonie? I nie odwołałem i nie odwołam. Ja, Jacek, biorę ciebie, Jadwigo, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. I to samo analogiczny tekst powtarza. Ja, Jadwiga, biorę ciebie. I tutaj jest taka troszeczkę, no prawie humorystyczna sytuacja, że bardzo często, zwłaszcza kobiety, mówią, ja biorę sobie ciebie. Akurat rota przysięgi powinna być nienaruszona, i to prawda, nie zawsze do tego się przykłada uwagę, ale tak naprawdę to kapłan powinien poprosić o powtórzenie całej, niezmienionej w żadnym słowie roty przysięgi małżeńskiej. Po wypowiedzeniu przez żonę tej roty przysięgi
w tym momencie oni stają się małżonkami. Oni sobie siebie poślubili, prawda? Został zawarty sakrament małżeństwa. I oby też ci małżonkowie byli świadomi tego, czym ten sakrament jest. Ja to mogę zaświadczyć, bo przez prawie 40 lat pracuję z małżeństwami, które są w kiepskiej kondycji. Ja nie spotkałem ani razu w życiu małżeństwa, które się uczepiło sakramentu, zaraz to wytłumaczę, sakramentu małżeństwa i doszło do sytuacji okołorozwodowej. Wszystkie małżeństwa, które się uczepiły Pana Boga, uczepiły modlitwy, uczepiły sakramentów, przetrwały. Choć bywały bardzo trudne sytuacje. I zresztą my to mamy obiecane w Piśmie Świętym, w przypowieści o domu na skalę. Uderzą wichry, uderzą nawałnice, ale dom się ostoi, bo na skale jest zbudowany. A w innym miejscu czytamy otwartym tekstem: skałą jest Chrystus. Ja na przykład powtarzam narzeczonym: nie pójdźcie spać ani razu w życiu, dopóki nie klękniecie wieczorem i nie odmówicie chociażby krótkiej wspólnej modlitwy. To jest polecenie świętego Pawła. Niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. Ja tu bardzo sobie ulubiłem modlitwę Ojcze Nasz, bo tam są słowa: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. I trzeba przełamać złość, przełamać niechęć, przełamać nawet wściekłość czasami, by móc te słowa spokojnie i szczerze wypowiedzieć: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. I to nie jest tylko zabieg psychologiczny, że ja muszę swoją złość przełamać. Ja w tym widzę autentyczną moc wsparcia małżonków, właśnie tą moc sakramentalną. Zresztą badania nad małżeństwami to pokazują, nad trwałością małżeństw. Trudno zmierzyć jakość małżeństw, prawda? Ale można zmierzyć takie pewne ewidentne parametry, które mówią, że to małżeństwo jest złe. No to jest na pewno rozwód jest takim parametrem, tak? I w dużych badaniach amerykańskich, gdzie było 50% rozwodów, to pierwszych małżeństw, ci, którzy zawarli małżeństwo jako pierwsze w życiu dla obojga, 40% rozwodów, gdy jedno już z nich było w drugim związku, oczywiście cywilnym, to dochodziło tam pod 70-60 parę procent, a gdy jedno już było wcześniej w związku, to prawie 80% związków się rozpadało. Także to myślenie, że druga żona jest lepsza od pierwszej, to jest, zapomnijmy, to jest oszukiwanie siebie. Ja powtarzam, druga żona ma wszystkie wady pierwsze i dodatkowo jeszcze swoje, prawda? Dlatego się rozpadają, nie że żona, egzemplarz czy mąż jest zły, tylko dlatego, że oni są niedostatecznie dojrzali i nie potrafią zbudować. I często to jest dlatego również, że właśnie, że się, jak ja to mówię, nie uczepili modlitwy, nie uczepili łask sakramentalnych. Taki przykład, który mnie osobiście bardzo wzruszył. Małżeństwo, 20 lat po ślubie, piękne małżeństwo w kościele domowym, z czwórką dzieci, dobrze funkcjonujące, przyznało się do czegoś. Ja od lat powtarzam narzeczonym, żeby nie poszli spać zagniewani, żeby nie poszli spać bez tego jednego Ojcze Nasz. I oni to usłyszeli, powiedzieli, postanowili, nie pójdziemy spać, dopóki nie odmówimy jednego Ojcze Nasz. I mówią, nie złamaliśmy ani razu tej zasady, ale parę razy to w ogóle nie poszli się spać. Byli tak na siebie wściekli, tak zawzięci, że nie potrafili klęknąć, ale nie położyli się spać, tak jak sobie obiecali. Oczywiście może to przetrwało. Więc pewna determinacja w trzymaniu się Pana Boga, determinacja trzymania się sakramentów daje, ja mogę powiedzieć, pełną gwarancję, że małżeństwo przetrwa. I bo jest sakrament małżeństwa, jest czymś nadprzyrodzonym. Trudno jest w to nam uwierzyć. Nawet osoby wierzące mają z tym różne kłopoty. Ale ja tak patrzę tak po inżyniersku. Dwa rodzaje miłości Pan Bóg wyposażył w łaskę sakramentu. Czyli uznał, że dwa rodzaje miłości są po ludzku nie do przerobienia. Nie ma sakramentu miłości matki do dziecka, brata do siostry, nie ma. Jest sakrament miłości męża do żony, to jest sakrament małżeństwa. Widocznie po ludzku to jest za trudne. I to doświadczenie potwierdza. Ci wszyscy, którzy trzymają się Pana Boga, ci się nie odchodzą. Zacząłem o tamtych badaniach, też dokończę. Ci, którzy chodzą w niedzielę do kościoła, nikt nie zmierzy ich wiary, poziom wiary. Chodzą w niedzielę do kościoła. I ci się rozwodzą 25 razy rzadziej. 2% zamiast 50. A ci, którzy dodatkowo codziennie się modlą, rozwodzą się 0,06%. 750 razy rzadziej niż średnia krajowa. W tamtych badaniach. Co potwierdza to moją również obserwację z poradni, że małżeństwa, które się trzymają łask sakramentalnych, trzymają modlitwę, te się po prostu nie rozpadają. I taka jest recepta na trwałe małżeństwo. Oczywiście my mamy podejmować cały ludzki trud, tak jakby to tylko od nas zależało, ale mamy wiedzieć,
że jest nad małżeństwem piecza Pana Boga i jeżeli z tego będziemy korzystać, to przetrwamy największe nieraz trudności i największe przeszkody obiektywne, zewnętrzne. Świat nam funduje różne przeszkody. Przetrwamy wszystko, jeżeli nie odstąpimy od wiary w sakramentalność i od korzystania z łask sakramentalnych na rzecz trwałości i jakości małżeństwa. Ale dopowiedzmy jeszcze, po zawarciu małżeństwa małżonkowie, już małżonkowie nienarzeczeni, mają prawo przyjąć komunię pod dwoma postaciami i zwykle, no to jest to uroczyste podkreślenie uroczystości chwili, i zwykle ta komunia pod dwoma postaciami jest przyjmowana. Wydawać by się mogło oczywistym, dla mnie jest oczywistym, że świadkowie, najbliższa rodzina przystępują do komunii, ale bywałem na ślubach, na którym nawet świadkowie, praktykujący katolicy, stwierdzone w protokole, podpisane, zaświadczeniami od proboszczów, nie przystępowali w chwili ślubu do Komunii Świętej. Jest to dla mnie ogromnie, ogromnie bolesne, że właśnie my nie doceniamy tego wymiaru sakralnego obrzędu zawierania małżeństwa. I ten piękny obrzęd, który w Kościele jest, nie był tylko obrzędem. Żeby za tym szło głębokie przekonanie, związaliśmy się przed Bogiem i z Jego pomocą przetrwamy wszystkie najgorsze nawet tarapaty, które nam zafunduje świat, czy nawet które sobie sami zafundujemy. Jeżeli utrzymamy się Pana Boga, Jego łask, modlitwy, sakramentów, nasze małżeństwo na pewno przetrwa. I to na pewno nie jest przesądzone. Tak rzeczywiście się w świecie i w życiu dzieje.